Siema. Witam Was w drugim odcinku Wysypiska, gdzie postaram się Wam przybliżyć kolejnego antybohatera, a konkretniej to antybohaterkę. Jak już pewnie sami widzicie po miniaturze tego filmu, chodzi o Martę Linkiewicz. O nie! Jesteśmy zgubieni! Tak, tak, moi drodzy. Królowa kłamstwa i obłudy, która kolejny raz próbuje wszystkich przekonać do swojej ogromnej zmiany, w którą można wątpić, zgłębiając się w jej wypowiedzi i zachowanie, te aktualne, jak i te z przeszłości. Ale najpierw moi nowi subskrybenci. A teraz od początku. Okay, let's go. Marta Linkiewicz, lub jak sama siebie określa, Linki Master. To patocelebrytka, która sławę zyskała nagraniem dodanym zaraz po tym, jak grzała się w autobusie z raperami ze składu Race Remed. Gdzie z uśmiechem i pełnym zadowoleniem z siebie opowiadała, co i z kim robiła. Z tym się jebałam. Z tym się jebałam. I temu ciągnęłam. Lecz powiedzieć, że jest znana tylko z tej jednej akcji, to jakby nic nie powiedzieć. Całą swoją karierę oparła na kontrowersjach i aferach. Tak, aby tylko wyświetlenia się zgadzały. Martunia, pytana obecnie o to, jak stała się sławna, często mówi, że ktoś bez jej zgody i wiedzy dodał snapa, nawet na nie jej koncie, a ktoś inny go skopiował i udostępnił na YouTube. O tym się nie myśli w ogóle, patrząc z zewnątrz, że przecież ty, wrzucając te rzeczy do netu, jakby nie wrzucałeś tego jako, wiesz, influencerka, która tam, nie wiem, chce coś takiego zrobić jako skok na sławę czy cokolwiek, nie? Tylko to jest jakby prywatne czyjeś konto, które jeszcze ktoś te filmy wrzucił do netu, one tak viralowo poszły jakby poza twoją kontrolą, nie? Że no. ktoś ci je zajebał i wrzucił ktoś gdzieś, nie? Jakiś nasz znajomy zgrał to ze Snapchata mojej koleżanki i wrzucił to na YouTube'a. No i tak to poszło po prostu w świat. Dlaczego ty powiedziałaś o tym dopiero teraz? Bo to, co powiedziałaś, stawia cię w kompletnie innym wizerunku. Bo widzisz, ludzie jak zobaczyli te snapy gdzieś zgrane, pomyśleli sobie: ha, głupia ci, a chwali się, że stop, mówi tak głupio, w ogóle kim ona jest, głupia, głupia. A tak naprawdę, jak teraz opowiedziałaś drugą stronę, że to jest twoje prywatne stories na u koleżanki, ktoś to nagrał, ktoś to wrzucił i w ogóle, wiesz, że ty byłaś szykanowana przez to, to cię stawia nawet nie w roli, wiesz, osoby, która się chwali, a temu minęłam, stawia cię w roli ofiary, bo ty miałaś realne problemy przez to, że ktoś ci to wyciągnął. No. I to było tak naprawdę, wiesz, okej, czy to było głupie zachowanie? Może tak. Ale czy to zasługuje na szkalowanie, wyciąganie i w ogóle, wiesz, żeby wrzucić to do neta? W ogóle część rzeczy, która wyciekła do internetu bez mojej wiedzy, bez mojej zgody, to były same imprezy. Ja, fakt, lubiłam się kiedyś tam zabawić, ale gdzieś tam też prowadziłam normalne życie, chodziłam do szkoły, miałam rodzinę. Kurwa. Ale czy na pewno tak było? Śmiem wątpić. Bo jak słyszymy na wywiadzie u Wówunia, to nie ten snap zapoczątkował tę lawinę zdarzeń. Pamiętasz moment, w którym zorientowałaś się, że cała Polska to widziała? Tak, tak. Tak, pamiętam, siedziałam. Bo to, nie wiem, chodzi, że nagrałaś snapy i po jakim czasie to wszyscy widzieli? Wiesz co, ogólnie to wszystko zaczęło się od filmiku, którego dodałam na Face'a i tam popisałam zdjęcie, ktoś się z nimi jebał, nie? I patrzę. Tak, od tego się zaczęło. No i wiesz, ja pierwszy dzień, ja patrzę, mój filmik ma 10 tysięcy polubień, tam jakieś udostępnienia, jakieś komentarze i w ogóle. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying! Jeśli myślicie, że Marta zrobiła to, bo była jakąś wielką fanką tej grupy, to też nie. Ogólnie to nie byłam jakąś wielką fanką, ale że po prostu ogarnęłam bilety na koncert jakoś 2 godziny przed tym samym koncertem. Poszłam tam. No i że miałam taką sytuację, czy miałam okazję, no to zrobiłam. I żeby tego wszystkiego było mało, to niedługo po sytuacji z Race Remed do internetu trafił kolejny film. Spytam cię o ten drugi filmik. Ten, w którym... O matko, no. No. Gdzie ty klęczysz nago, a pewien młody gentleman ma lajnę posypaną i... To były narkotyki, czy nie były? No, a obejrzałeś ten filmik i co myślisz? Znaczy, patrząc na twoje oczy, to tak. No. W myśl zasady, nieważne jak o tobie mówią, liczy się tylko to, żeby po prostu mówili, a im gorzej mówią, tym korzystniej dla ciebie. Sława Marty rosła. Zapytacie, po co jej ta sława? No sam nie wiem, po co, moi drodzy. Chcesz powiedzieć, jakiego rzędu hajsy bierzesz za jakieś deale na Insta na przykład? Procentowo? Nie, no w sensie tak, nie wiem, firma chce z tobą działać na Insta i...
rząd wielkości? No, to na pewno nie są tysiące. Mhm. Bardziej powiedziałam dziesiątki. Dziesiątki. Tak. Jak widać, Marcie się to opłaciło. Jeśli wybrała taką drogę, to jest to jej sprawa. Tylko po co to całe zakłamanie i udawanie, że była ofiarą tej całej sytuacji? Od jakiegoś czasu Linkiewicz kreuje się na osobę odmienioną przez sport. I po części się z tym zgodzę, ale tylko w kwestii rozwoju fizycznego, bo jej droga sportowa naprawdę robi wrażenie. Ale co do osobowości, to ja nie wierzę w te przemiany. A może po prostu ja posiadam wiele osobowości? No to już do mnie bardziej przemawia. Często opowiada też, jak to zła szkoła się jej pozbyła po tym, co zrobiła w autobusie. Mówię tylko o tym, że wyjebali mnie ze szkoły przed maturą, żeby nie było znane tą maturę, tak? Powiedziałam sobie. A bardzo dużo osób się pyta w ogóle, czy mam maturę, kurwa. Będzie żyła. Znalazłam inną szkołę, do której mnie przyjęli. I było to liceum zaoczne. Co oczywiście nie jest do końca prawdą, bo jak słyszymy w innym wywiadzie... W nowej szkole? Masz fame? Nie, to słuchaj, to jest ta sama szkoła. Aha, tylko że jest profil normalny, ogólnodzienny i jest profil zaoczny, chodzi na zaoczny. Ale czy naprawdę dyrekcja szkoły była tak zła, jak mówi Marta? Nie, nie wiem. Ale ja wiem. Żeby wgłębić się w jej historię, przesłuchałem naprawdę sporo gówna, bo w zasadzie prawie każdy wywiad z nią jest bardzo podobny i strasznie męczący. Coś czuję, że jeszcze kilka takich researchów widzowie i będzie ze mną źle. No, to chorości. Ale po... Na badanie. Myślę, że dyrekcja miała więcej powodów, by pozbyć się jej ze szkoły. Sama opowiadała u Winiego, jak wyglądało jej młodociane życie. Ja też miałam kuratora sądowego w gimnazjum. A zapytacie, za co biedna Martusia miała kuratora? Razem ze swoimi przyjaciółkami, które też gdzieś tam miały różne sytuacje w domu. Starałyśmy sobie zapewnić jakoś czas, zapełnić ten czas między zajęciami a siedzeniem w domu. Chodziłyśmy sobie wszędzie, kradłyśmy jakieś rzeczy w H&M-ie i tym podobne. Wiadomo, alkohol, narkotyki, jakieś pobicia do tego. Jak możecie sami usłyszeć, to wcale nie jest biedna, pokrzywdzona przez los dziewczyna, która jedną złą decyzją zniszczyła sobie życie. Ona świadomie podążała tą drogą już od czasu gimnazjum. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Mało? Martusia, było coś jeszcze? Dlatego ja się nie uczyłam, wagarowałam. A jak zachowywała się w domu? No, w domu wcale nie zachowywała się lepiej. Chociaż znając jej prawdomówność, to i te relacje z siostrą również mogą być zmyślone. Wspomniałyśmy czasy, kiedy ona leżała ze mną w pokoju na łóżku piętrowym, się obie wyklinałyśmy, rodzice dzwonili po policję, bo się biłyśmy i... No to wyście się grubo biły, jak rodzice po policję musieli dzwonić. Tak, no tak, szarpanie były... Co kurwa? Jeśli to jednak prawda, to ja się dyrekcji wcale nie dziwię, że po tych wszystkich akcjach postanowili przenieść ją na profil zaoczny. I uważam, że powinna być im cholernie wdzięczna, że po prostu się jej nie pozbyli. Co z pewnością większość szkół by zrobiła, aby tylko nie być kojarzoną z tak skrajną patologią. Jak się zachowuje dorosła Linki Master Flamaster? No super profesjonalnie. Kurwa, nie sądzę! Martusia między innymi brała udział w rozdaniach na Instagramie, gdzie główne nagrody wylosowały... Pam, 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 pam! Fałszywe konta. Jeśli chcecie się o tym więcej dowiedzieć, to odsyłam was do filmu Revo, który dokładnie opisywał całą akcję. O naszej gwiazdeczce było też głośno przy okazji afery z Boltem, kiedy to Martusia, nie otrzymawszy rabatu na przejazd, zaczęła wyrzucać swoje żale w straszny sposób. I co sprytniejsi z was mogą zacząć się tutaj domyślać, dlaczego Martusia tak bardzo chce pokazywać wszystkim swoją zmianę i udawać kogoś innego. Bo czy ktokolwiek chciałby, aby jego produkt był promowany przez tak patologiczną osobę? Nie wiem, choć się domyślam. Moim zdaniem ta nieudolna próba zmiany wizerunku jest jedynie po to, aby dostać jakieś współpracę i zarobić parę groszy. Bo jak można zauważyć, Martunia lubi pieniądze i często się nimi chwali. Wczoraj na moim koncie wybił równiutki, okrąglutki, jak ja jeszcze niedawno, milion. Jest to pierwszy milion z milionów, które zamierzam zdobyć. Słuchajcie, przed chwilą dałam dupę, zarobiłam 10 koła i zgadnijcie, co sobie zaraz kupię. Kurwa jebala, o. Bardzo proszę, moja nowa niunia. Nie odbyło się także bez jakże kochanych przez wszystkich NFT, gdzie Linkiewicz miała swój projekt o nazwie Linky Dolls, gdzie kusiła ludzi wizją wygranej sztabki złota. What? Bro, what are you talking about, man?
Jestem pewien, że ta sztabka była prawdziwa i Marta trzymała ją specjalnie dla tego jednego szczęściarza. No tak było. Nie zmyślam. Przy okazji swojej ostatniej walki w Federacji Fame MMA, Linkiewicz pomówiła swoją przeciwniczkę Ewę Brodnicką o romans ze swoim promotorem. Kłamiesz, cały czas kłamiesz. Ja kłamię. No kłamiesz, no chociażby nawet, wiesz, sama zbudowałaś karierę na penisach, a mi mówisz, że wiesz, że ja zbudowałam, wiesz, spotkając się z promotorami, a mam jednego promotora. Pozdrawiam go w ogóle serdecznie, zresztą znam też jego rodzinę i pomówienia takie są naprawdę nie na miejscu. Wiesz, możesz komuś po prostu krzywdę tym zrobić, opowiadając takie głupoty. Nieładnie, Marta. Boże. No. No nieładnie, nieładnie. Do końca też nie odpowiedziałaś mi właśnie na to pytanie odnośnie tej weryfikowania tego, tej afery promotorskiej. Coś więcej powiedzieć na ten temat? No wiesz, osoby ze świata sportu dużo wiedzą na ten temat, Michał. Ewa też wie. Dowody, dowody, dawaj dowody. Sama wiesz, co mówiłaś i komu to mówiłaś. Dowody, daj mi dowody. Jakby wiesz co, Marta, ja też wiele rzeczy słyszałam na twój temat, na przykład karierę, tak, byś zrobiła w lodach, w lodziarni, tak, ale tak. Tego nie mówiłam na konferencji, mówiłam tylko i wyłącznie potwierdzone informacje. Wstyd by mi było przyjść powiedzieć jakieś plotki, które wiesz, ktoś mi gdzieś mówi, muszę mieć wszystko potwierdzone. Mhm. Oczywiście, że jako były to oskarżenia Marty, to żadnych dowodów nie zobaczyliśmy. Ale jak już wam wcześniej pokazywałem, Martusia to osoba godna zaufania jak nikt inny. Kurwa, oczywiście, że tak. Kilka dni temu ta biedna, pokrzywdzona dziewczyna kolejny raz na swoim Instagramie ogłosiła akcję z rozdawaniem. Siemanko, dzisiaj wieczorem robimy stop rozdania, które ruszyło wczoraj, także macie ostatnie kilka godzin na to, żeby wziąć udział. A co trzeba zrobić? Zaobserwować wszystkie osoby z konta linki rozdanie oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które znajdziecie w poście, które wczoraj dodałam. Możecie wygrać iPhone'a 14, falownicę oraz zestaw kosmetyków. Aby wziąć udział i mieć szansę otrzymać nagrodę, trzeba zaobserwować na Instagramie około 100 kont, gdzie większość z nich to pseudorozwojowe gówno, wielcy specjaliści od inwestowania, którzy muszą płacić za followersów, czy ludzie, którzy pragną nabić tylko jakieś liczby, aby móc reklamować wszystko, za co im zapłacą. To też jest ciekawa sprawa z tym kupowaniem followersów. Ludzie kupują puste liczby, żeby tylko dostać jakieś współpracę, albo aby nabić jakąkolwiek wiarygodność i wykorzystać to często w dość nietypowy sposób, jak promowanie skamu, czy też aby pod przykrywką porad inwestycyjnych wyciągnąć od ludzi kilka groszy. Może kiedyś nagram o tym odcinek. Co do samej Marty, to moim zdaniem jej przemiana jest spowodowana tylko i wyłącznie chęcią dostania jak największej ilości współprac marketingowych, aby spieniężyć swoje zasięgi. Miała ona wiele okazji na zmianę, jednak nie chciała tego wykorzystać. A szkoda, bo fajnie byłoby zobaczyć, że za progresem fizycznym idzie również progres emocjonalny. Dzięki za oglądanie. Jeśli odcinek Ci się podobał, to wiesz co zrobić. To by było na tyle. Dzięki, cześć. No na razie, kurwa.